Pana żoną jest zawodowy oficer Wojska Polskiego, pilot myśliwca. No, siłą rzeczy pewnie na ten temat rozmawiacie. Rozmawiacie też pewnie na temat tego, że w tej chwili organizowane są zbiórki odzieży, kubków termicznych. Gotuje się gospodynie, z kół gospodyń wiejskich gotują ciepłe posiłki dla żołnierzy, bo pojawiły się informacje, że nie zostali odpowiednio zabezpieczeni przez własne państwo. Oczywiście minister Błaszczak się oburza, mówi, że każdy, kto stawia taką tezę, wpisuje się w propagandę Łukaszenki. My nie możemy tego sprawdzić, bo nie jesteśmy dopuszczani na granicę, ale czy cokolwiek na przykład pana żona więcej na ten temat wie, jako osoba z polskim wojskiem związana? Czy rzeczywiście są jakieś problemy wśród żołnierzy? Czy oni rzeczywiście są niedoposażeni? Czy oni są nienajedzeni? Czy rzeczywiście są z tym jakieś związane problemy? Czy pan coś o tym wie? Między mną a moją żoną w tej sprawie, czy między mną jako politykiem, a żoną jako oficerem w tej sprawie musi być chiński mur. Ona jest zobowiązana do zachowania tajemnicy. Dyskrecji, tajemnicy. To jest jej służba, ja nie mam prawa w to ingerować. Faktycznie wielu naszych kolegów, znajomych z różnych jednostek i lotniczych, i wojsk lądowych jest w tej chwili na granicy i tam służy. Ale to tyle mogę powiedzieć. Natomiast to, co słyszę z mediów, bo nie wiem tego ani od żony, ani od znajomych, o tych zbiórkach, które są organizowane, o których pani wspomniała, no to z jednej strony jest coś takiego bardzo poruszającego w tym odruchu serca, że ludzie chcą pomóc ludziom, którzy się poświęcają, a polscy żołnierze i funkcjonariusze bez dwóch zdań się poświęcają w tej sytuacji, podobnie jak poświęcają się ratownicy w lesie i działacze humanitarni, którzy tam są. I tych ludzi łączy to właśnie poświęcenie. I to trzeba docenić. Natomiast jeżeli to jest prawdą, że polskiemu wojsku brakuje skarpet, bluz termicznych, brakuje jedzenia, brakuje możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb i my mówimy, jak powtarzam, o kryzysie, który wywołało kilka tysięcy migrantów stojących na granicy, no to coś jest nie tak z tym państwem, w którym od 6 lat PiS opowiada o tym, jak wspaniałą, zdekomunizowaną, doposażoną i wyposażoną w Wojska Obrony Terytorialnej mamy armię. To znaczy, że ktoś tu kłamie. I oczywiście nie pozwolą nam tego zweryfikować, bo tak jak pani powiedziała, media nie zostały na granicę dopuszczone. Natomiast no, ja mam bardzo dużo pytań po tym, jak siły zbrojne są używane w tej sytuacji. Proszę też zwrócić uwagę, że z jednostek, z baz zostało wyciągnięte mnóstwo sprzętu. Zostały wyciągnięte jednostki obrony przeciwlotniczej, różne, które porozstawiane są teraz w różnych miejscach. Dziennikarze choćby Onetu we wczorajszym tekście pokazywali, jak łatwo jest przekraczać różnego typu kontrole, podchodzić blisko do tych jednostek, robić zdjęcia. Przecież jeżeli zrobiliśmy taką defiladę i wyciągnęliśmy tyle sprzętu i tyle ludzi, no to przecież wiadomo, że cała agentura tylko na to czekała, która w Polsce działa, jeździ teraz, dokumentuje, robi zdjęcia, rysunki i przesyła meldunki. Czy tu będzie trzeba też zadać pytanie, czy reagowaliśmy właściwie, gdzie reagowaliśmy nadmiarowo, gdzie przekroczyliśmy granice, których nie powinniśmy przekraczać, również być może niestety, i z tym się też trzeba będzie zmierzyć, jak ten kryzys ustanie, z powodów nierealnego zagrożenia, a z powodów propagandowych.